Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Kolejne mecze sparingowe czekają piłkarzy ręcznych z Zagłębia Lubin. Dziś w Mielcu rozpoczyna się memoriał imienia Antoniego Weryńskiego. Lubinianie mają za sobą 4 mecze kontrolne. Zagłębie dwukrotnie pokonało Chrobrego Głogów oraz pierwszoligowe drużyny Śląsk Wrocław i Ostrowię. Tym razem Miedziowi wezmą udział w silnie obsadzonym turnieju ze ścisłą czołówką PGNiG Superligi na czele. Chodzi mi o to, żeby nasze zaangażowanie naszych chłopaków było takie same do każdego z meczu, żebyśmy grali na 100% w każdym meczu. Wiadomo, że motywacja też jest też na pewno inna w momencie, kiedy gra się z pierwszą ligą niż Superligą z wyżej notowanym zespołem. Ale tak jak pan redaktor powiedział, sprawdzenie się z elitą piłki ręcznej w Polsce będzie bardzo ważne. Może nie będzie do końca odzwierciedlało, na którym miejscu jesteśmy, bo każdy różnie zaczął treningi, każdy ma różne sparingi, różne możliwości meczowe. Natomiast myślę, że będzie taki pierwszy przesmak dobrej gry ligowej, która nastąpi już od września, mam nadzieję. Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych Zagłębie czeka jeszcze starcie w 1/4 finału Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Piłkarze ręczni siódemki Miedź Legnica przygotowują się do nowego sezonu. Zmagania na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej Legniczanie rozpoczną w drugiej połowie września. Podobnie jak wśród innych drużyn, przygotowania Legniczan do nowego sezonu przebiegają nieco inaczej niż zwykle. Każdy ma do czynienia z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią COVID-19. Sytuacja jest bardzo niepewna. Chyba żaden z trenerów jeszcze w swojej karierze z takiej sytuacją się nie spotkał, ale zaczęliśmy przygotowania 27 lipca. Oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym na hali naszej, na naszych obiektach. I one będą trwały do naszego pierwszego meczu. Nie wjeżdżamy na żadne zgrupowanie, trenujemy na własnych obiektach. Zawodnicy siódemki mają za sobą pierwszy mecz sparingowy. Podopieczni Piotra Będzikowskiego pokonali w nim Bór Oborniki Śląskie 32-28. Pierwsze jakiekolwiek granie po okresie 4 miesięcy, więc na pewno żaden z trenerów, czy na pewno ja nie spodziewałem się jakichś fajerwerków, ale bardziej chodziło o przegląd stanu posiadania, o przegląd aktualnej formy, dyspozycji, oglądnięcie zawodników, jak się prezentują po tak długim okresie przerwy 4-miesięcznym, gdzie nie mieli w ogóle kontaktu z piłką. Owszem, oni trenowali indywidualnie, ale tego nigdy nie da rady zastąpić treningiem z piłkami i z treningiem z przeciwnikiem. W piątek 21 sierpnia w meczu ćwierćfinału Pucharu Polski siódemka Miedź Legnica podejmować będzie Azoty Puławy. Za nami kolejna impreza z cyklu akcji Lato 2020 organizowanej przez Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie. Tym razem na obiektach sportowych królowała piłka ręczna plażowa. Była to kolejna impreza z cyklu akcji Lato związana z piłką ręczną. Szczypiorniak po raz kolejny okazał się popularny wśród młodzieży, o czym może świadczyć wysoka frekwencja podczas turnieju. Lubin to miasto, które kocha piłkę ręczną, dzieci kochają piłkę ręczną i my wszystkich zachęcamy do tego, a to jest wspaniała zabawa. Może jeszcze dużo ludzi nie zna, wszyscy kojarzą piłkę siatkową, ale piłka ręczna plażowa teraz rośnie w siłę, a od tego można zacząć. Super zabawa, złapać baksyla i zacząć profesjonalną grę u nas w szkole sportowej, a potem w szkole mistrzostwa sportowego. Organizatorem imprezy było Regionalne Centrum Sportowe przy współpracy z MKS Zagłębie Lubin i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Lubinie. Jest to taka fajna teraz sprawa, ponieważ jest już bardzo medialna i w telewizji można oglądać mecze Mistrzostw Polski i od grup młodzieżowych do seniorów. Jest to bardzo widowiskowa, bardzo fajna sprawa. Przy okazji naprawdę to nie jest łatwe granie, troszeczkę inne trudności, bo ten piasek to stwarza taką fajną przeszkodę. Ale myślę, że jest dużo zabawy przy takim fajnej pogodzie. Jak teraz mamy słońce, to fajna zabawa. Na boisku piaszczystym przy basenie pojawiła się młodzież, która na co dzień trenuje piłkę ręczną. Chcemy zająć wysokie miejsce, na pewno byśmy chcieli zająć w czołówce i chcemy po prostu wygrać ten turniej. Dzisiaj tak spontanicznie, bo na wakacje raczej nie ma treningów, ale gdy nie ma wakacji, to trenujemy 5 razy w tygodniu. Od poniedziałku do piątku mamy treningi. 17 sierpnia w poniedziałek na basenie podczas akcji Lato odbędzie się nauka pływania i zabawy dla najmłodszych. To był sport w telewizji regionalnej.pl. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia.